Co z fundacją 420? To, co ee, teraz na dworze, czyli ciemność. Mam na pewno pewnego rodzaju żal ee, do Michała, że gdzieś tam sobie mówiliśmy różne rzeczy. <laughs> Codziennie prawie. Wy... Taka wieża reklama szamponu konopowego. cięć i mieszkanie. Siemanko, dzisiaj, korzystając z opcji, z, że jestem u Mateusza i Mateusz jest teraz u mnie na kanale, no to właśnie korzystam z tej opcji, że jestem u Mateusza i ma takie fajne studio. Dzisiaj nagrywamy właśnie z Mateuszem z Zbojną odcinek, wywiad, rozmowę, zwał jak zwał. Jak chcecie, możecie to na to mówić. Poruszymy kilka ważnych e, aspektów e, w życiu Mateusza w życiu konopnym Mateusza i ogólnie w życiu konopnym, także zaczynajmy. Witam Cię Mateusz, cieszę się, że tu jestem i mam nadzieję, że Ty cieszysz się, że jesteś u siebie. Cześć Rafał, tak, po tej stronie stołu jeszcze nie siedziałem w trakcie nagrań, więc będzie to ciekawe doświadczenie. Ale jest to Twój pierwszy raz po tej stronie ogólnie? Znaczy jak, jak, znaczy jak pracuję, to się siedzę tutaj generalnie, więc nie, ale rozmawiałem z kimś tak pierwszy raz. czujesz się niekomfortowo, czy jest ok? Czuję się inaczej, inaczej się czuję. Czuję niż zwykle po prostu. Dobra, Mateusz, ja sobie zapisałem kilka takich ciekawych pytań, jakie do ciebie chciałem zawsze zadać. Też możemy widzą powiedzieć, że my ze sobą nie rozmawialiśmy wcześniej, tak naprawdę, realnie. Raz się poznaliśmy na kanabie, to było. Tak, to było w Warszawie w komisarze w 2021 roku. Ale też byłeś wtedy bardzo zajęty, bo prowadziłeś tą kanabę, tą strefę edukacji, więc też nie było jakby zabierać dużo czasu. Udało się nam poznać i dzisiaj udaje się nam porozmawiać trochę. E, I tak, można Cię przedstawić jako aktywistę prowadzącego Otwieram Oczy, właściciela. Jak Ty byś siebie nazwał sam e, widzom kanału? E, jak ja bym się nazwał? Aktywistą przede wszystkim. Tak, aktywistą zdecydowanie. E, oprócz tego, co robię. No Tak, założyłem Otwieramy Oczy już prawie 3 lata temu. Gdzieś tam najpierw był to podcast, potem portal. Od niedawna jest to też fundacja w ogóle, to też nie wszyscy mogą wiedzieć. No, ale przede wszystkim aktywistą zdecydowanie, który ma gdzieś tam taką misję edukacji w sobie i tego, żeby choć trochę odkłamić te konopie i żeby mówić o nich prawdę, zarówno pozytywne aspekty, jak i negatywne, no bo tych negatywnych też jednak kilka aspektów jest w przystosowaniu. Mhm. Albo może być. A tam zadam teraz takie, może kontrowersyjne pytanie, ale też myślę, że tak wiele osób ma w głowach. Bo ja na przykład, słysząc aktywista, to rozumiem człowieka jako człowieka, który robi coś dla idei, ale nie ma z tego żadnych profitów, jak to jest obecnie, bo znaczy ja to rozumiem, to jest takie bardziej podchwytliwe pytanie, domyślam się jaka jest, jaka jest odpowiedź, natomiast chcę właśnie ciebie zapytać, jak to jest obecnie, bo to jest branża konopna, w której działasz, w której działamy, jednak jest to jeszcze niszowy trochę temat, można powiedzieć, pytanie, czy tutaj są pieniądze, czy jest tutaj, czy trzeba jednak zarabiać, żeby robić ten aktywizm, czy można robić ten aktywizm nie zarabiając, jak to jest u ciebie. A, wiesz, co przez długi myślę czas otwieramy oczy? Może nie przez długi, a przez jakiś czas inaczej. Zakładając otwieramy oczy, jakby kompletnie nie myślałem o pieniądzkach, nie? Chociaż gdzieś tam w tych celach, jakby jak zakładałem, to wiesz, odpisałem sobie plan, trzyletni w sumie, więc zaraz będę mógł weryfikować, czy się udało, czy nie, spełnić te założenia. Gdzieś tam sobie pozakładałem pewne rzeczy, ale też jednym z założeń było to, żeby no nie myśleć na pierwszym miejscu o pieniądzach. A gdzieś tam w dalszych etapach, no bo jednak wyznaję taką trochę zasadę, że jeśli coś lubisz robić, jeśli coś robisz dobrze, no to te pieniądze prędzej czy później się pojawią. Wykorzystasz nadarzające się okazje, kontakty, gdzie kontakty uważam za w sumie tak naprawdę najlepszą walutę, jaka istnieje, mhm. to, to te pieniądze po prostu się pojawią prędzej czy później. No i one się pojawiły. Prędzej niż później w sumie, bo ja też na początku gdzieś tam, przy otwieramy oczy, jak robiłem, to też bawiłem się reklamami. Facebook, Instagram, gdzieś tam udawało mi się. To podobne klimaty, co? Tak, ja dokładnie. No, jak rozmawiałem z tobą, to, to tak. Ty Google, ja, ja Facebook, Instagram i gdzieś tam na początku faktycznie działałem nawet w tej branży reklamując różne, różne firmy, ale po pierwsze było to trochę kopanie się z koniem. Trochę stresu, bo właśnie wiesz, nawet jak zna, wiedziałeś, co robić, to tak naprawdę miesiąc później Facebook mógł wprowadzić jakąś nową e, rzecz, mówiąc dziwnie, e, i tak naprawdę to, co umiałeś, wypracowałeś, musiałeś wypracowywać na nowo, nie? Więc po czasie od tego odszedłem w sumie. E, a jeśli chodzi o pieniądze same, z otwieramy oczy, e, to powiem tak. Mógłbym żyć tylko z tego, ale wydaje mi się, że. W tej chwili aktualnie jakby nie mam żadnej innej pracy, nie? Ale ogólnie e, mam też inne prace z racji tego, żeby gdzieś więcej tych środków reinwestować po prostu, nie? Jakby cały czas uważam, że to jest dla mnie przynajmniej za wcześnie, żebym sobie chciał żyć tylko z tego, e, tylko raczej obracał. Tymi pieniążkami. No i wiesz, jakby mam, mam otwieramy oczy mamy jest nas trochę więcej. Nie? Więc jakby e, nikt tutaj w sumie w tej chwili nie pracuje na pełny etat, nie? chociaż pewnie ktoś by mógł, ale jakby traktujemy to jako taką pracę trochę dorywczą, trochę pasję, trochę hobby. Które kiedyś przyniesie fajne efekty, jakby zrobiłem takie coś, że, że wolałem robić to z ludźmi, którzy czują to, żeby właśnie mocniej to robić, żeby też właśnie dawać możliwości ludziom, tak jak właśnie kontakty, takie jak nie wiem, no tak na przykład teraz poruszyłeś temat Kanaba Fest, czy ja poruszyłem, już nie pamiętam. to Ja byłem pierwszą osobą z tego, co wiem z zewnątrz z założycieli kanaby, która dołączyła do tego projektu w sensie oprócz założycieli kanabiu, które dołączyło do tego projektu, a teraz tak naprawdę pracę w tej kanabie ma już nie tylko ja z Otwieramy Oczy, ale i dwie inne osoby, Wiktor i Pamela, i wiesz, i gdzieś tam pewnie w przyszłości będzie tego więcej. Mam nadzieję, że ta kanaba będzie rosła i mam nadzieję, że wiesz, że, że dzięki takim rzeczom będziemy mogli sobie dawać wzajemnie wszyscy pracę, nie? Więc odpadając na pytanie, były okresy, kiedy żyłem tylko z Otwieramy Oczy, natomiast, no i tak jak mówię, teraz aktualnie też pracy nie mam innej, ale docelowo gdzieś tam e, mam inne zajęcia, żeby, żeby po prostu obracać tymi pieniążkami. Plus, e, wiesz, jakby zakładam też inne rzeczy, jak sklep, jak e, wypożyczalnię waporyzatorów. Teraz jestem też w trakcie zakładania, więc jakby nie mam, wiesz, ani rodziny, ani dziewczyny, ani, ani nic, więc jakby uważam, że mogę sobie żyć. Na takim poziomie, jaki jest dla mnie wystarczający, a dużo środków reinwestować po prostu i gdzieś tam to staram się robić. Powiedziałeś tutaj wiele ciekawych rzeczy, o których już mam gdzieś w głowie z tyłu pięć pytań kolejnych. Okay. Tutaj Ciebie zapytać. Ty też jeszcze chciałem właśnie nadmienić do widzów, że jeżeli się zastanawiacie, właśnie skąd tutaj wiemy, że uzupełniamy się w kwestii reklam, że Mateusz robił Instagram, Facebook, ja, YouTube, Google, no to właśnie z tego, że przed chwilą rozmawialiśmy. Dzisiaj na kanale właśnie Mateusza. Mateusz otworzył nowy kanał na YouTubie. I tam jest pierwsza część, także jak chcecie posłuchać ponadgodzinnego wywiadu ze mną. Mateusz przeprowadził, teraz robimy odwrotkę. No to... I siedzimy też na odwrót. I siedzimy na odwrócie, bo inaczej I inne światło. <grywa> także trzeba zauważyć, to zachęcam Was właśnie do zobaczenia i do subskrybowania kanału Mateusza. I ja lecę dalej właśnie z pytaniami, bo mam ich pięć. Nie wiem ile mi się uda, bo A mogę, jeszcze mogę ty... teraz zapomnieć. Ale... A mogę jeszcze tylko dopowiedzieć jedną rzecz? Bo pytałeś o tym, jakby z aktywizmu, czy da się żyć. Faktycznie w Polsce aktywistów konopnych w ogóle nie ma dużo tak naprawdę też. Takich stricte aktywistów, jakby to, co się robi. Bo co, co rozumiesz przez słowo aktywista w sumie, nie? No właśnie, ja tak mówię, że, że ja, ja rozumiałem aktywista, że działa jakoś na rzecz bardziej aktywista, łączyłem ze słowem. No, nie filantrop, <noise> tylko... Rozumiem, że ktoś, kto po prostu w cały, jakby poświęca dużo czasu i tak dalej. Charytatywnie ale... działa. Tak, nie? tak. Bar tak. Bar bardziej. Tak. I wydaje mi się, że takie jest po prostu rozumienie większości osób. Mo może... Możliwe, w Polsce że... na pewno, w Polsce na pewno. Na zachodzie aktywiści jakby kompletnie inaczej działają. Z aktywizmu się żyje, nie? Tak no właśnie. samo przykład otwartych klatek. To też jest stowarzyszenie, to też jakby są aktywiści jest sporo na pewno wolontariuszów, ale ten trzon otwartych klatek, no, gdzie nawet możesz sobie wejść na otwarte klatki tam na ich stronę internetową, gdzie masz rozpisane, wiesz, pensje ich i tak dalej, nie? Oni całkiem spoko zarabiają tak naprawdę. Więc wiesz, jakby można robić aktywizm po godzinach jak najbardziej, ale jeśli byśmy, jeśli wiesz, robimy go na pełen etat bądź na dwa etaty, jak czasem się zdarza. To no wtedy możemy więcej po prostu, nie? Jeśli e, będziemy zarabiać z tego, co robimy, czyli z aktywizmu, czyli z edukacji, czyli, czyli no po prostu z tego, co robi aktywista, e, czyli stara się gdzieś tam pomagać ludziom, stara się gdzieś tam przepychać jakieś zmiany prawne i tak dalej, no to wtedy pracując, mając z tego profit pieniężny, no może robić to non stop. A jeśli miałby chodzić do innej pracy, wiesz, w miarę, dobrej, dobrze płatnej na przykład, no to musiałby też się tam angażować dosyć tej pracy i wtedy musiałby robić dużo mniej po prostu dla, dla tego aktywizmu. Jeśli chodziłby do jakiejś słabopłatnej pracy, jakichś takich podstawowych, że tak powiem, zawodów, no to wtedy nie miałby aż tyle środków, żeby móc inwestować w ten aktywizm, bo aktywizm to też są duże inwestycje, jakby ja jestem pewien, że jakby podliczając bilans gdzieś tam zysków i strat od początku istnienia Otwieramy Oczy, no to wydaje mi się, że więcej w to włożyłem niż wyjąłem, no właśnie, no, więc jakby albo albo na zero, no coś, coś w tym stylu, no ale jakby... No podobnie chyba. No, no właśnie, więc... Jakby się ktoś zastanawiał, czy idzie z tego żyć i czy da się coś odłożyć, Da się, ale no właśnie, bo jakby mógłbym to też traktować komercyjnie, jakby właśnie wiesz, mam portal, mam podcast, e, jakieś tam inne rzeczy, no i mógłbym, nie? Jakby na pewno byłbym w stanie gdzieś tam ostrą komerchu lecieć sobie. Ale mnie to też nie kręci szczerze, jakby. I pytanie, tak. to, czy to by było dobre, nie? Bo to no jest czy, czy jest pełno rzeczy, których warto co reklamować. Się rusza i tak dalej. No, no właśnie. Znowu wracamy do tego, co mówiliśmy w pierwszej części. No właśnie, więc, więc chyba mnie to też nie kręci, jakby wolę tak jak jest i jestem pewien, że, wiesz, że jakby teraz walczymy o legalizację, jak będzie legalno, No po prostu ta branża rośnie cały czas, nie? Więc jakby na, na to przyjdzie jeszcze czas. Mam 25 lat, jeszcze nigdzie się nie spieszy w sumie no tu tak właśnie też podsumowując to też myślę, że aktywizm, jeżeli chodzi właśnie tym bardziej o aktywizm konopny, to powinno tak być, że powinno się działać aktywistycznie i z tego, jeżeli coś wpływa już do nas dobroci materialnych, no to to, to nie wpływa, ale nadal niech to będzie jakby mm, czymś pobocznym plusem, takim którym, że, bo, jeżeli będzie pobocznym plusem, to nadal będzie się miało tyle samo pewnie zapału do, do tego, dalej będzie się do tego podchodziło z sercem, a nie właśnie materialnie, że to praca i że muszę to zrobić i tak dalej, nie? Więc pewnie aktywizm jest taką formą tego, żeby się nie wypalić w tym, co, co się lubi robić. I pewnie też do tego aktywizmu. Yy... To się pewnie zaciera, nie? Aktywizm z zarabianiem. Pytanie, właśnie kiedy, żeby nie poszło w tą, tą złą stronę reklamowania wszystkiego, na przykład, albo. No tak. Jak robisz coś dobrze i edukujesz, no to chyba tak to powinno wyglądać. No tak, ale tak. Faktycznie zaciera się trochę ten aktywizm, a praca, jakby, no bo jednak aktywizm to bardzo ogólne pojęcie, praca zresztą też, więc jakby jeśli wiesz, na przykład robię podcast, nie? Nie lubię montować podcastów na przykład, więc jakby też masz pewnie rzeczy w swojej, jakby w, na konopny web, który, które lubisz, które mniej lubisz, których nie lubisz. Więc jakby są rzeczy, których nie lubisz, są rzeczy, które lubisz. które delegujesz, które delegujesz też, no dokładnie. Więc no faktycznie, no, gdzieś to się potem jest pracą. No, dla mnie to praca jakby traktuję to jako pracę, ale też traktuję to jako pasję, coś co kocham i jakby coś co naprawdę, wiesz, jest dla mnie fajną zajmę. Tutaj kolejna rzecz, którą, którą powiedziałeś, to to jest to, co też może wiele osób nie wie. Ja na przykład nie wiedziałem, nie miałem o tym pojęcia, dopóki o tym nie powiedziałeś, że otwieramy oczy, to także inne osoby. I może tak w skrócie byś powiedział. Czym, w czym one pomagają w Otwieram Oczy, czym czym się zajmują? Czy ty robiłeś kiedyś to i teraz właśnie te osoby mogą ci pomagać robić to, żebyś ty mógł robić czegoś innego więcej? To się ro wszystko rozwija, czy idzie w inną stronę? Raczej ja robię to, co cały czas robiłem. Gdzieś tam, wiesz, jak prowad... no, in... Oprócz prowadzenia newslettera na przykład, bo newsletter prowadziłem długi czas ja, a teraz robi to Pamela, bo po prostu nie było to coś, co lubiłem robić na przykład, nie? Pamela ma z tego fan, e, więc co robią inne osoby? No inne osoby na pewno piszą Artykuł pisze bardzo rzadko. Próbowałem to robić sam, no, czasu mi nie starczało po prostu. Nie? Więc wtedy stwierdziłem, kurde, że no, jak chcę zrobić z tego coś fajnego, coś dużego, no to zobaczymy, co się wydarzy. No, gdzieś tam poszukam ludzi do pomocy. No i na początku wiesz, e, gdzieś tam mm, dołączyła Pamela, Wiktor, Iza. E, po drodze Lila w ogóle wiesz, mamy teraz tak adwokata który udziela porad prawnych, wiesz, który pomaga ludziom, jeździmy na rozprawy i tak dalej. Mamy lekarza, który robi wizyty. Nieraz za darmo robimy te wizyty. Jak wiesz, jest na przykład ostatnio mieliśmy 85-latka, który, który ma porażenie mózgowe, no to wiesz, to, to jakby umiemy to rozdzielić od kogo, wiesz, można wziąć pieniążki, albo staramy się umieć to rozdzielić od kogo, można wziąć pieniążki, od kogo, jednak nie chcemy tych pieniędzy, bo jesteśmy jednak dalej gdzieś tam od niedawna fundacją, więc no, chcemy też pomagać. I tak dalej. nie? Czy mieliśmy ostatnio pacjenta sparaliżowanego? no to też jakby lekarz nie chciał pieniędzy, w ogóle on się tam kłócił z nim, że on, ja zapłacę, ale ja nie chcę, ale ja zapłacę. To też było. opowiadał mi o tym, była śmieszna, śmieszna historia. Eee, tak samo te waporyzatory, mówię, że otwieram wypożyczalnię waporyzatorów. Też te waporyzatory jednemu pacjentowi na przykład wypożyczamy za darmo. Docelowo ta wypożyczalnia moja waporyzatorów też będzie miała na celu naszym pacjentom wypożyczać te wapo waporyzatory to fajny za darmo. Pomysł jest. Pierwszy raz słyszę właśnie, żeby ktoś takie, takie coś wymyślił. Chciałbym w ogóle tak, pacjentowi, no, bo pacjentowi nie? nie? Bo tak każdy może z nas kupić sobie waporyzator za 300, 500, nawet 1000 złotych powiedzmy, no ale pacjenci często mają mniej kasy, nie? Mm. Więc warto. No, też mogą sprawdzić, czy im to w ogóle działa, tak? No, że... no dokładnie właśnie, żeby wiesz, jest pacjent, który nie wie, jak to na niego zadziała, a oprócz tego, że musi wydać kilka stów na susz, mm. to jeszcze kilka stów na wapka, no to wiesz, tutaj może go wypożyczyć za 4 dychy na przykład. Nie? Mm. Więc jakby to jest spoko obniżenie wejścia Ale też wszystko to, to, o czym powiedziałeś, to pewnie by nie miało miejsca, jeżeli aktywizm byłby formą darmowej pracy. No nie? dokładnie, no dokładnie, nie byłoby co możliwości powiem, rozwoju. To co zarabiacie w Otwieram Oczy w jakimś stopniu idzie na pomoc tym osobom i, też, no oczywiście, i dlatego tak, to tak. się kręci. Czy to na rozprawy jeździmy i tak dalej, no tak, jakby dokładnie tak. No. Eee, dokładnie, też nie pamiętam jaki był meritum tego tematu. który teraz. Było jedno pytanie, z którego, z, z twojej wypowiedzi zabrałem pięć, ja tak. pytań, to było chyba drugie. Eee, nie wiem czy sobie przypomnę, kolejne teraz, ale właśnie. Sprawdzimy. Też sobie spróbuję przypomnieć. Aha, pytałeś też o to, co, co ludzie robią, otwieramy oczy. No to właśnie, czy to porady prawne robimy, czy to mamy lekarza, czy artykuły piszą, wiesz, Emil, Monia, Pamela, Wiktor. Czy wiesz, nawet kwestie takie nawet hmm, rozkwinkowe, co zrobić, żeby gdzieś tam popchać temat do przodu, nie? To też są hmm. tak naprawdę tematy, które, <grytanie> 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 które, które gdzieś tam są, są potrzebni tak naprawdę ludzie, no bo sam wiesz, no, na tysiąc pomysłów sam bym nie wpadł, nie? które hmm. ktoś tam wpada, nie? Jakby wydaje mi się, że. Też nie uważam, że jestem świetną osobą do pracy w grupie, bo tak uważam, no to jednak nam się pracuje super w tej grupie, bo też nam wiesz. Zależy jakby na takim klimacie przyjacielskim w tym wszystkim, nie? Bo właśnie tak zapytałem, bo to się może w dwójaki sposób jakby rozrastać, bo u Ciebie jest to odwrotnie niż u mnie, bo z tego, co mówisz, robisz te same rzeczy, które robiłeś, a inne osoby robią inne rzeczy, na które nie miałbyś czasu, czyli tam właśnie pisanie artykułów i wszystko po kolei, a u mnie na przykład jest to tak, że ja robię, jestem ten one man army, wszystko dookoła i Ciężko jest mi oddać coś przez to komuś innemu do, do zrobienia, bo boję się, że nie zrobi no. tak ten, nie? A wiedząc, że jesteś dobry w jednym że rzeczy i, i ktoś inny musi to zrobić, to myślę, też łatwiej jest się e, rozrastać, nie? Bo potem ciężko znaleźć kogoś, kto wydaje się na, dosyć dobry, żeby coś zrobić. Ale to zrobi, tak, nie? znam tą obawę doskonale, szczerze mówiąc. Przyniósł też umiałem w sensie. Wiem, co potrafi Komela, wiem, że jest ogarnięta, ale właśnie. Też miałem taką rozkwinkę, że wiesz, że ona nigdy tego nie robiła chyba, jakby na pewno, a nie chyba, to złego słowa użyłem, nigdy nie prowadziłem, setera i tak dalej. Ale ja też sobie pomyślałem, kurwa, no gorzej niż ja tego nie zrobi, nie? W sumie tak naprawdę, dlaczego mówię gorzej? Miałem to know-how i tak dalej, ale po prostu tego nie lubiłem, nie? Więc jakby, jak czegoś nie lubię, no to automatycznie mi też zależy na tym, żeby robić coś, co czuję w życiu, nie? Więc, jakby szukam rzeczy, jak na przykład teraz, eventy gdzieś tam, czy, czy, czy marsz, czy kanaba, to, to mnie strasznie kręci, nie? E, czy podcasty mnie kręcą, wiesz? E, czy zarządzanie ludźmi też w sumie mnie kręci, więc może też dlatego, że gdzieś tam poszło w tą stronę, może. E, więc, rozumiem Twoją obawę doskonale, mm, no ale finalnie. Nie jest tak straszne chyba. Z tego, co powiedziałeś, już mi się nawet też kolejne pytania przypominają, które są zapisane w moich myślach nieco dalej, ale warto, myślę, teraz o tym wspomnieć, bo już właśnie powiedziałeś o pacjentach, jakim pomagacie. No i właśnie, znamy pewnie, widzowie też znają sprawy kilku osób starszych czy też młodszych, które były pacjentami medycznej marihuany, lub też nie były, a powinny być, i miały różne sprawy karne, tak, prowadzone. No i właśnie to i pytanie, bo chyba większość spraw za, po, poszło w dobrym kierunku. I co teraz u, u tych osób? Czy ktoś jeszcze musi się zmagać wieloletnie z jakąś sprawą, czy, czy już zostały one pozamykane do końca? Co? Myślę, że sporo osób, też może, może zbyt odważnie myślę, ale wydaje mi się, że taką dosyć głośną sprawą była właśnie sprawa pana Ryszarda Hodmana. W tamtym roku to było gdzieś w styczniu się zakończyła, chyba, tamtego roku. Jemu groziło w ogóle 15 lat zbrodnia, wiesz, za chłop 70 lat, nie? Znaczy mówię chłop, jakby, co, jakby pan Ryszard, pozdrawiam, chociaż wiem, że chce pan, żebym panu mówił perty, ale dziwnie. <grym> <grym> I 70-letni chłop, który tam miał kilkaset złotych, wiesz, renty jakiejś, czy, czy, czy emerytury, no, od państwa w każdym razie. Uprawiał sobie konopie, schorowany, wchodził o tym balkoniku i tak dalej. No widać, że człowiek, kurde, no jednak już tak powoli, powoli kończy mu się to zdrowie, nie? E, uprawiał krzaki, e, tam w ogóle one miały po 3-4% z tego, co pamiętam, więc tak naprawdę no niewiele, nie? gdzie tutaj aurora nam stoi 22%, no. e, więc tak naprawdę niewiele. No i udało się faktycznie zbić ten jego, to jego 15 lat do warunkowego umorzenia, e, więc to był fajny sukces, ale na przykład ostatnio mieliśmy sytuację... Ale został pacjentem już normalnie może? Tak, tak, on jest pacjentem Aha. jakby normalnie, tak, tak, tak. E, może jak najbardziej i co? No, chyba wszystko spoko, tą tackę na przykład nam zrobił. E, czy w ogóle tą, tą buźkę też pan Ryszard robił, on ręcznie robi niesamowite, jest, jest yy, talenciak, no, e, więc yy, tak, ale ostatnio mieliśmy sprawę właśnie pacjenta sparaliżowanego, e, ledwo się tam poruszał, jakby ledwo tam dłońmi poruszał, czy rękami i tak dalej, w ogóle nie mógł iść do więzienia, nie? jakby to było wykluczone dla niego, takie, że po prostu nie mógł prawnie, bo, bo nie ogarnął się w tym więzieniu po prostu, e, no, ale skończyło się to w sumie chyba najgorzej jak mogło, bo grzywnął tak naprawdę, nie, czyli w sumie gdzieś tam ten jakiś tam karę dostał. Gdzie wiesz, ja jako fundacja, jak występuję na tych rozprawach, to no jakby często pytam sędziego, że. Co da ukaranie tego chorego człowieka? On stąd wyjdzie za jara. I tak, kurde, co to da. Ale co nie? mają. Bo ten człowiek mają... był pacjentem, ale yy, miał marihuanę z Aha. żadnego rynku, bo go nie było stać wtedy akurat. A nie? w ogóle co mają w myślach, co może wiesz, może rozmawiasz z tymi ludźmi na, na sali sądowej czy poza, co mają w myślach, właśnie widząc te osoby. No ewidentnie chore, którym potrzebna jest. Potrzebny jest lek. Iż, i wskazując, przecież wiedzą, jaka jest no tak. historia tej osoby. Nie? No tak, w sensie to jest zabawne, bo prokuratorzy bardzo często w przerwach czy po rozprawach już mówią, że są po naszej stronie, jakby po prostu wprost, jakby podają rękę, mówią, że, że fajną robotę robimy czy coś, ale no ja muszę, bo ja nie tworzę prawa, tylko je egzekwuję. No muszę, muszę po prostu muszę. Więc też trochę rozumiem, to, że on musi, no bo taką ma pracę w sumie finalnie. no Ale faktycznie zabawne jest to, że często ci prokuratorzy są po naszej stronie. Mieliśmy. Ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny, więc chyba tutaj nie będę za dużo mówił. Ale mieliśmy sytuację taką, że po prostu się śmialiśmy wręcz po rozprawie, że prokurator by, by zaraz zaczął bronić tego oskarżonego razem z nami, nie? Gdy, gdyby nie był prokuratorem po prostu. Ale też ostatnio była sprawa też dosyć głośna, już nie tylko w naszym środowisku, ale i w policyjnym, bo byłego policjanta, który zresztą też jest u nas w ekipie, tam za 27 gramów w pierwszej instancji skazano rok w zawieszeniu na 3. Lata? I pozbycie się chyba też praw do wykonywania wyroku? Tak, tak, tak. Broń mu zabrali, tam kilkadziesiąt tysięcy musiałby zapłacić, gdyby ten wyrok się wiesz, spełnił, prawomocnił. A w drugiej instancji udało się właśnie zbić na warunkowe umorzenie, gdzie te koszta to z 500 zł musiał tam dać, może być policjantem, więc. To, to nie no, sądziłem, że coś to jest... skończyło inaczej, że został influencerem konownym? Został, ale Aha. jakby to było z miesiąc temu, że się ta rozprawa Myślałem, że to już taki krónek że... 13 marca był wyrok, o, 13 Aha. marca był wyrok, no, Więc, w sensie on raczej nie wróci do policji, no. bo już tak chyba spodobało mu się to. Ale jakby wrócił, szczerze, śmiesznie by było. Ale to też jakby, jakby wrócił po czymś takim, no to też to daje do myślenia innym policjantom, no tak, że no właśnie, nie warto dałoby, łapać, nie? No właśnie, dałoby, no, no, no to prawda, to byłby ciekawy ruch, e, go jakby na wszystkich pozamykał, nie? <śmiech> <śmiech> śmieję się, ale, e, ale, ale tak, no może wrócić, więc to też jest ciekawa sprawa a propos tych, tych właśnie naszych Wyjazdów na rozprawy. Kolejna ciekawa kwestia zbliża się wielkimi krokami dla fanów konopi, nie tylko, bo też pacjentów pewnie. Kanaba Fest 2023. Tak jest. 6-7 maja. Katowice. Katowice Rafał będzie prelegentem. Tak, chyba można to już powiedzieć, także jak nie mieliście jakichś powodów, to już macie kolejne dwa, <laughs> żeby tam się pojawić. tutaj. Tak jest, tak e, jest. Jesteś tam ważną personą jak to pewnie na większości tych właśnie festiwali konopnych dużo, dużo, dużo tam działasz, prowadzisz strefę edukacyjną. Jak jest w tym roku? Co robisz tam w tym roku? To samo co jak się poznaliśmy. <grym> Czyli organizuję razem z Kubą Gajewskim pozdrowił <grym> strefę edukacyjną i też ją prowadzę. Plus jakieś tam warsztaty typu, w sensie organizujemy też warsztaty, papier, tworzenie papieru konopnego, betonu konopnego. Wiktor też teraz organizuje w ogóle pokazy kręcenia jointów nie? i tam w ogóle zgłosiła się ciekawa dziewczyna, która jest fanem Harry Potter'a i Wiktor wysłał, co ona potrafi, to tam wiesz, tą różdżkę, ten znak, nie wiem, czy oglądałeś, albo czytałeś, bo Harry'ego się czyta. E Albo gra. O, teraz w ogóle tak gra wyszła faktycznie. E, wiesz, ten znak i śmierci zrobiła w ogóle z jointów. Wiedziałem, Jezu, wiesz, ją chłopie, bo chcę to zobaczyć na żywo. No więc ogólnie będzie trochę warsztatów, strefa edukacyjna, bezpłatna oczywiście no i mam nadzieję, że jak najwięcej wystarczy. Słuchze, ale to bym chciał wziąć udział w tych warsztatach z robienia betonu, interesujemy też te właśnie tematy ostatnio bardziej takie produkcyjne, konopne. Okej, okay, no to jest fajny temat, tam w ogóle leży cgiełka konopna na szafie. Właśnie, bo się zastanawiałem, czy to jest cegiełka, no, kropka, czy jakaś no. ładna, designerska torebka. Czy dywan, jakiś zmienięty w kostkę. To jest cegiełka właśnie z kanapy dostałem od Marcina. Trochę się sypię. No. Tak, bo to raczej, wiesz, to nie prototyp jest... to taki sam stworzyłeś, tak? Nie, to nie, Marcin dostałeś. zrobił, tak, dla mnie. Znaczy dla mnie. Nie wiem, czy dla mnie, ale wziąłem sobie z, od Marcina. Marcin będzie na targach, także może wam też zrobić. W ogóle zabawna anegdota jest z Marcinem i, i tym betonem. Bo w ogóle, to jest w ogóle, służy jako, w ogóle właśnie tutaj Marcin mnie skarcił za nazywanie tego betonem, bo on to nazywa kompozytem konopnowapiennym, jakby wiesz, beton ten konopny tak zwany nie zastąpić. W sensie to beton. się wrzuca w drewno pewnie, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Tego nie wiesz, nie zastąpisz normalnym betonem, no tylko wiesz, jest to taka izolacja bardziej, coś na tej zasadzie. Więc jakby to się tak nazywa beton konopny, no ale betonem to to nie jest. Spoko, no słyszałem właśnie, bo się interesowałem trochę tam, yy... Że u nas w Polsce, no to większość, duża większość, prawie że wszystko chyba z paździerza idzie na beton. Znaczy, no właśnie na te, no na tak. te, na te komponenty, nie? No, możliwe. I w ogóle, właśnie zabawna jest anegdota. Możliwe, że z tą cegiełką, bo widzę, że jest tak. przypalona z tej strony drugiej. E, troszeczkę, widzisz tą czarną plamkę? Plak, plak, plak. E, więc możliwe, że to była ona. Pamiętam, podszedł do mnie Marcin. Wiesz, ja tam też byłem zaganiany w Gdański, nie? Wiesz, tam Gdzieś przechodzę. Marcin się pyta, czy. Bo wiesz, to jest niepalne, nie? Jakby to, to ma to do siebie, to jest fajne, że to się nie pali. I pyta się, czy może podpalić tą cegłę, żeby pokazać. już to było w Hali w tym roku mieliśmy targi. No i mówię, no możesz. Gdzie z ustnik? Eee, i wiesz i... <śmiewanie> mówię że możesz podpalnie, jakby spoko i wiesz i dosłownie trzy minuty później jak siedziałem na scenie bo jakiś tam panel prowadziłem syreny się włączyły wiesz przeciwpożarowe myślę. Kurwa, co ja zrobiłem. Spierdoliłem mu biznes. Co, co ja zrobiłem, nie? I wiesz, w sensie wiesz, tam, wiesz nie dość, że Hałas, mogą ludzie wyjść z targów. Jakby to kosztuje też włączenie tych systemów, bo to tam chyba kilka koła kosztowało finalnie te, te systemy, włączenie ich. Więc jakby straty dla kanaby generuje, co ja robię, co ja zrobiłem, nie? Mm. myślę. Wiesz, idę tam, wiesz, z Magdą gadam, czyli z, 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 pozdro Magda, e, no z taką główną organizatorką kanaby. Ja też pozdrawiam wszystkich. <laughs> I, I wiesz, i stoi już w tym Marcinie. I ona, kurde, lipa, coś tam, wiesz, panika lekka, nie? a się okazało finalnie, że to nie była moja wina, więc taka ulga, wiesz. Aha, czyli ma... to nie, nie była Tak, historia. na Afterparty już dowiedziałem się, kto to zrobił, że to nie była nasza wina, tylko ktoś tam wiechę podpalił konopną, no i ona faktycznie dym puściła. No, tam się dowiedziałem, że to nie była wina i jeszcze tak, A widzisz, a widzisz, a ty wie coś tam. Także to też była na chwilę z, z kadru, położę na górę. Jasne. Eee, także zapraszam Was serdecznie, wszystkich na Cannabafest, 6-7 maja w Gdańsku, będziemy włączać syreny alarmowe, będzie śmiesznie. <laughs> Ej, przepraszam, w Katowicach, a nie w Gdańsku. Już się zrozpędziłem. W Katowicach, Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Czy, czy też jest coś przewidziane dla y, pacjentów medycznych? Jakieś właśnie tematy tam takie ciekawe? Tak. Na pewno tak, ponieważ będą prelekcje doktor Doroty Rogowskiej-Szatkowskiej, autorki kilku książek na temat konopi, więc naprawdę fajna postać. Bogdan Jod będzie? Bogdan od będzie, będzie też lekarz, więc dla pacjentów stricte będzie. Będą też będzie chyba też konopna terapeutka. No, farmaceuta, chyba też będzie, tak, no, farmaceuta jest. będzie, dokładnie, Izanowicka też będzie, czyli dwóch farmaceutów będzie miało panel razem. Więc tak będzie dużo rzeczy dla pacjentów, zdecydowanie. Tak. Marsz? Marsz? Marsz jest później, miesiąc. Później, mniej miesiąc. 3 czerwca. Myślałem, w że to, a w maju kiedyś był? Zawsze. No właśnie, a teraz czerwca. na zmiany, tak. Zmiany, no dobrze. tak, pogoda e, pogoda w sumie. Rok temu nam mnie dopisała, w tym roku stwierdziliśmy, że robimy w czerwcu, jest trochę pewniejsza pogoda. E, no tak. Czy to się będzie jeszcze też stykało z innym festiwalem konopnym? W tym roku w takim razie, czy nie? Nie. Witfest jest tydzień wcześniej. No i jak tam z tym marszem? Co tam będzie ciekawego? Na placu bankowym będzie. Eee, artyści będą jak zwykle, eee, czyli koncerty przez cały marsz i po marszu i przed, bo pewien zajebisty artysta będzie otwierał w ogóle marsz. Więc obserwujcie, socjale marszowe. To tam Czy jeszcze to... tajemnica, ale nie Jeszcze się... tajemnica, tak, ale legenda polskiej sceny będzie otwierać nam przechód. A więc, zresztą yy, to już możliwe, że ludzie, którzy regularnie chodzą na marsze, mogą się domyślać, co to będzie, ale, ale nie powiem Legenda na razie. polskiej rap Tak. Jak strzelisz, to powiem, że tak. Leroy? Nie. Ja nie wiem, to ja. <laughs> nie. Nie. Dobra, nie strzelam, bo ja bardziej w z tym, z tym starym klimacie rapu siedzę. A to ze stary. starym. Mhm. A to mi nie przychodzi do głowy, kto to może być. Okej. Okay. Eee, no to zobaczycie. <laughs> Nie, bo prosił nawet mnie, żebym mnie ogłaszał jeszcze coś tam. Więc nie wiem, kiedy ten materiał puści. Rzekuś, no to wiemy, żeby... że nie LIRO i nie PEJA. Tak, nie LIRO i nie PEJA. Będą koncerty, będą... będzie strefa chilloutu, będzie jedzonko. Planujemy to zrobić, bo jednak w tym roku trochę mamy kłód pod nogi rzucone. Dużo więcej niż rok temu pomimo, że to 20 marsz, wyzwolenia Konopi i więc powinno wszystko grać, jakby właśnie aura sprzyja ci w ogóle, a, a, a średnio sprzyja, ale no i tak będzie to świetny event. Tart o 16.20 Czy o Czy od rana? Wiesz co, to planujemy całodzienny event zrobić. W tym roku planujemy całodzienny event zrobić. Jeśli miasto zachowa się w porządku, to będzie to całodzienny event. Chociaż wiem, że kiedyś się zachowało nie w porządku i tam odwoływało chwilę przed, ale wierzę, że w tym roku tak się nie wydarzy. W każdym razie tak, planujemy zrobić całodzienny event, co by nie było, Marsz będzie e, zajebisty jak zawsze i będzie. Będą. No nie wiem, no, z artystów, no to tak mogę napompnąć, że będzie ZH, Dinowak na przykład więcej nie powiem na razie, żebyście obserwowali nas na tych socialach i, i, i bacznie się przyglądali, ale na pewno rezerwujcie 3 czerwca w Warszawie, a najlepiej cały weekend, bo też planujemy zrobić stand-up dzień później. W tamtym roku robiliśmy dzień wcześniej, w tym roku planujemy zrobić go dzień później, żeby na spokojnie po marszu móc się przespać, w sensie dla uczestników. A stand możecie powiedzieć, jacy będą? Czy? No właśnie z Tomkiem Kołeckim to organizujemy. Mówię, Mogę powiedzieć z kim to robimy? Z Tomkiem Kołeckim? Ale jeszcze tak naprawdę nic nie mamy na 100% klepniętego, chociaż to jest kwestia czasu, podejrzewam. Ale nie chcę, jakby zachwalać dnia przed zachodem słońca, że tak powiem. Jest, nie chcę ogłaszać kogoś, kogo jeszcze nie jestem na 1000% pewien, więc więc wolę jeszcze nie mówić. Ale no, tak naprawdę mamy dwa miesiące niewiele ponad do marszu, więc no, za chwilę będziemy odkrywać wszystkie karty. To z Fundacją 420. To, co e, teraz na dworze, czyli ciemność. <laughs> nie, no żartuję. Co? No, nic. <laughs> Mówiąc tej krócej, a tłumacząc no, niewiele, w sensie co się dzieje. No, nie, właśnie ciężko coś powiedzieć, bo niewiele się dzieje. E, gdzieś tam start był niby huczny. Zrobiliśmy, wydaje mi się, fajną piosenkę od tytule Pato Prohibicja razem z Michałem. Fajnie to, wydaje mi się, brzmi, fajnie to łapało wyświetlenia, łapie dalej, bo to ma ponad 20 minut wyświetleń. No i w zasadzie rok mija praktycznie nic więcej nie. Możemy spodziewać się, że coś się zadzieje, czy to już robił Nie wiem. To zależy od, od Michała finalnie, nie? bo jakby wiesz, chęci od aktywistów są zawsze. E, zmiany na lepsze. E, więc tutaj wiesz, jeśli nawet teraz nic się nie dzieje, to tak czy siak uważam, że spoko być na tym pokładzie Fundacji 4.2.0, bo jeśli wiesz, on jest teraz młody. Jest turbogwiazdą, co by nie było. Pewnie ma dużo pieniędzy, podejrzewam. Eee, może mieć inne priorytety teraz w głowie. Ale wiesz, jeśli za trzy lata on stwierdzi: Kurwa, masz, no dobra, jednak to zróbmy. No to warto być na tym pokładzie, a nie powiedzieć mu: No Michał, inaczej się umawialiśmy nie? I się gdzieś tam obrażać. No jednak yy, mam na pewno pewnego rodzaju żal yy, do Michała, że gdzieś tam sobie mówiliśmy różne rzeczy, i, i gdzieś tam to nie jest spełniane w ogóle. No ale finalnie wiesz, no żal, żalem. Za dwa lata możemy o tym zapomnieć, za dwa dni możemy o tym zapomnieć. Czy będzie No Znaczy tak, jakby ja wiesz, lubię go, nie? Tylko po prostu wiesz, yy, pewnych rzeczy słów nie dotrzymał. Ale tak się zdarza, nie każdy może popełnić błędy po prostu, nie? więc jeśli wiesz, będzie chciał, no to ja jestem po prostu, nie? Jakby aktywizm ponad relacjami, że tak powiem. Poza tym mówię, finalnie go dalej lubię. Uważam, że jest młody, zdolny i bardzo młodym człowiekiem inteligentnym. Ja się rozumiem w sumie trochę, bo też no, każdy może mieć w sumie swój punkt widzenia. Poza tym od niedawna tam widziałem, wiesz, że, 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 że gdzieś tam opowiadał o tym monarze. I wtedy nawet się do niego odezwałem, zresztą z Kubą Gajewskim, bo Jakby Kubę Gajewskiego też trochę skręciłem w tą fundację. Eee, I gdzieś tam do niego nawet napisaliśmy. Eee, mamy taką grupkę. Eee, po tym jak on powiedział, że wesprze monarda 420 koła. Eee, finalnie podobno tak. No. Eee, no i wiesz, tam napisaliśmy do niego, że. Stary, uważaj, nie pytaj o takie rzeczy lepiej, bo wiesz, no Monar jakby sam w sobie idea ma spoko, no bo ma, no bo jednak pomoc ludziom jest fajna, no ale tam jest dużo prohibicjonistów po prostu. No jakby Monar się utrzymuje z prohibicji, nie, wiesz. Ja mam mieszane uczucia co do jego ruchów z Monarem po prostu. O, o mam mieszane uczucia, szczególnie, że, że wiesz, że gdzieś tam te nazwiska, z którymi on teraz ogłosił, ogłosiły się te nazwiska, że będą robić jakiś projekt edukacyjny, no to wiesz, mocno sprawdziłem te nazwiska, no to wiesz, jeszcze, jeszcze ładnych parę lat temu, to ci ludzie by nas sadzili teraz do więzienia z miejsca, nie? Może zmienili zdanie, mam nadzieję. Wybory się zbliżają, to może to coś ma coś do... Może. Może, może. No także to z fundacją. Ciężko powiedzieć. Rozumiem, rozumiem. No i łącząc ten temat, z kolei 4.2.0, no to można połączyć teraz to z e, konopiami. I zacznijmy... Może od tych drugich, czyli od konopi włóknistych. Yy, jakie jest Twoje podejście, historia, doświadczenia? Czy korzystasz w ogóle z produktów konopnych? Znaczy, ja wiem, że korzystasz, bo, bo widzę pewnie większość z Was też wie, że korzystasz. Także może odpowiedz, dlaczego korzystasz? Z jakich? I co ci to daje? Co najczęściej korzystam, będąc szczerym, z szamponu konopnego? Pewnie się nie spodziewałeś takiego. Z szamponu, a tak. to ja też. Tak. No. O. Codziennie prawie. No tak, ja w sumie Codziennie prawie... taka wieża reklama szamponu konopnego. Jest kilku producentów, a właściwie, no, kilku, zostańmy przy tym, także tutaj można się pojawić. Łączymy aktywizm z zarabianiem. Tak jest. E, więc myślę, że najczęściej zdecydowanie szamponu konopnego, no bo codziennie, z racji moich problemów skórnych. Ogólnie z kosmetyków myślę, że najczęściej. Jeśli chodzi o oleje, to korzystam z nich tak naprawdę tylko, kiedy mam migrenę. Gdzieś sobie po prostu zapodaję wtedy większą ilość oleju i, i po prostu idę spać. Albo staram się spać. Jeśli chodzi o susz, to tak, jak najbardziej preferuję. Wydaje mi się, że cebek, szczerze mówiąc, na pewno. Jak kręcę jointa po prostu, bo ja też, jakby oprócz waporyzatora czy, czy, czy darta, to też lubię po prostu jointa sobie zapalić. Jestem zwolennikiem klasyki. Zresztą, wiesz, jak wiesz, mieszkam z przyjaciółmi, to jednak w towarzystwie łatwiej jest to zrobić po prostu. Więc wtedy z CBG na pewno plus samego CBG również zdarza się. A z aspektów, w sensie. Od uczuć, odczuciowych, że dodaje ci energii, czy działa jakoś kreatywnie na ciebie to połączenie? Myślę, że tak, że kreatywnie, tak. E, kreatywnie, zdecydowanie. E, CBD w sytuacjach, kiedy właśnie chce się raczej wyciszyć, to tak, no. Ale wtedy tak naprawdę to, to wiesz, to jest... I oleje z CBD na migrenę z CBD, czy... Z... CBD, nie, oleje CBD na migrenę. Tak, CBD. Czyli susz, jak się wyciszyć, ale to jest wtedy... Powiedziałeś teraz. To wtedy CBD jak, jakby się wyciszyć, nie? ale to tak, tak czy siak zazwyczaj jak palę czy tam waporyzuję CBD bądź CBG, to często jest to robione z THC, mhm. ale faktycznie tego THC codziennie, codziennie nie stosuję, więc, więc różnie bywa, ale no stosuję, tak. Bo jesteś pacjentem, musimy zaznaczyć. Tak, jestem pacjent. że pacjentem. Jesteś pacjentem, możesz robić co chcesz. Tak, tak, nie, nie zachęcamy oczywiście. Jakie jest twoje zdanie na temat tych produktów ogólnie, produktów konopnych, jakie są na naszym rynku dostępne? Czy widzisz jakieś różnice między czymś, czy coś ci się nie podoba, albo właśnie podoba, że coś idzie w dobrym kierunku teraz? Ja co, się zawsze nie podoba brak szczerości i to, to jest, ja przynajmniej to widzę w, w produktach konopnych. Czyli przekroczenia suszu, czyli właśnie podlewanie tego suszu, sam nawet anegdotę opowiadałem u mnie na kanale Tobie, nie wiem, czy mam ją powtarzać, czy nie, ale... można nadmienić w sumie, no też możesz, żeby nie. zachęcić. Że wiesz, że miałem sytuację, jak zamawiało się jakieś tam susze w hurcie, próbki czy coś, no to po prostu pytanie, jakim olejem Ci to podlać, wiesz, eterycznym, jakby trochę chemia, trochę słabo... Czy miałem sytuację, wiesz, chyba za dużo mówię, wiesz? Czy miałem sytuację taką, że było dosyć spore przekroczenie tego suszu, w sensie spore, nie że 20%, ale po prostu tak z dwukrotne przekroczenie, czyli tam około 0,608. No i daje znać lojalnie temu człowiekowi, że masz susz przekroczony, jakby no nic z tym więcej nie chciałem zrobić. A on dzwoni tam kilka dni później że co, no i co dalej, że przekroczenie, ja mówię, no nic, no mówię ci po prostu. Ja, no wiem, no wiem, ale ja mam laboratorium, w którym, laboratorium, w którym bada policja. Wątpię, żeby policja badała, wiesz, w każdym, tylko w twoim laboratorium. Mówi, no ale ja i tak ci mogę, za, za, rzuć trochę tam stówek, załatwię ci takie badania, żeby były legitne. Nie no, to jest, jest kilka na pewno laboratorium, policja no, bada, nie? Jestem przekonany, no nie może być tak, że w jednym w Polsce badał, to kurwa to by było... w Lublinie ja no jestem no te, te, Lubina, więc, ja wiem, że poza Poznaniu jest na przykład takie, więc. To już, no już no właśnie, są dwa. No to już są dwa. E, Monopolu i... chyba na to mieć nie można, nie, bo to by było łatwo. No by, nie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Więc jakby jest trochę patologii na tym rynku, no ale jakby na każdym rynku jest patologia, niestety. E, więc. Więc no. Zresztą też Ci powiem ciekawą anegdotę a propos patologii rynku, o której nie wspominałem u siebie w rozmowie z Tobą. Nie wiem, jakie masz podejście do tych recept w 5 minut i tak dalej. Bo ja na przykład mam takie, że w sensie nie jestem za tym, żeby dostęp do recept czy o czegoś był utrudniony. Broń Boże, tylko jakby jestem za tym, żeby. Weryfikowanie. Weryfikowanie, żeby to było badanie. Skoro lekarz wystawia, to niech to będzie badanie. My zrobiliśmy właśnie stary eksperyment. Można go nazwać też badaniem u nas. Była jedna z takich klinik, która wiesz tam skomentowała nam jakiegoś posta i stwierdziłem, one tam napisali, że macie rację, bezpieczeństwo pacjenta na pierwszym miejscu. Ciekawe, co robią, tak? Właśnie stwierdziłem, no to kurwa sprawdźmy. Sprawdzam. <laughs> Dokładnie, kliknąłem sprawdzam i poprosiłem Ryszarda od nas z fundacji, żeby wiesz tam, no właśnie na co przeznaczamy hajs między innymi na takie rzeczy. Mhm. I sprawdziliśmy tą klinikę. Nie, bardzo chętnie bym powiedział tą nazwę, ale mhm. gdzieś tam Wiktor mi zabrania. <laughs> nie, no chyba też nie ma sensu. No ale też myślę, że to nie jest jedna pewnie sytuacja, nie jest, pewnie nie jest, nie też jest, pewno, jest więcej. Ale, nie. Ale, ale, ale słuchajcie, co tam się stało, że e, poprosiłem tego Ryszarda, żeby napisał coś skrajnie. W skrajnie hardkorowego, nie, żeby po prostu nie mógł dostać tej recepty. No, napisał, że jest świeżo po próbie samobójczej, że cierpi na jakieś ciężkie choroby psychiczne. I I tak nie dalej, mogę że, oddychać. Że nie ma sensu, dokładnie, że, że jakby nie ma sensu w życiu i tak dalej. No i żaden psychiatra z nim nie rozmawiał. Nie pamiętam specjalizacji tego lekarza, ale jak rozmawiałem z, z moim lekarzem, o tym, to... Nie widział przeciwwskazań. To, to wyśmiał tego człowieka właśnie, w sensie mój lekarz w rozmowie ze mną, no i nie widział przeciwwskazań, w sensie powiedział no to masz aurorę taką i taką, jakby tylko zalecam pójść do psychiatry, nie? To, to trzeba kurwa. gruby jeszcze polecić. Nie mam ust, nie mam... Mam jedno płuco. <laughs> Ale wiesz, jakby to jest jednak na końcu narkotyk, to jest psychodelik, który zmienia ci stan świadomości. No wydaje mi się, że ktoś, to świeżo po próbie samobójczej, okej, okay, no... Ja jestem no. jednym płucem to może być ten, bo mógłby jeść na przykład, nie? Może w jakiś sposób, albo olejek, także to by można powiedzieć, że jeszcze, jeszcze by taka osoba może brać, nie? Wiele tak. osób może, ale no rzeczywiście mówię, tak grubo polecieć coś kosmicznie, że jestem kosmitą, przyleciałem w Namek i słyszałem, że tu jest zioło, nie? No co tak. wtedy no, napisałeś, no czy w ogóle to czytają, nie? No. Ale wiesz, i, i wiesz, i tą receptę dostał, nie? I wtedy stwierdziłem, kurczę, no szkoda, jakby, bo gdyby faktycznie taki dzieciak, jakiś dzieciak, bo załóżmy 18-latek, właśnie z jakąś turbą, chorobą psychiczną, wiadomo, konopie mogą pomóc na psychikę, ale mogą też jej zaszkodzić, nie? Jakby wiesz, gdyby taki człowiek. Dostał receptę faktycznie z jakimś dużym problemem. Słyszałem kiedyś o przypadku tragedii właśnie mhm. przez takie sytuacje. Nie? Mówię, nie jestem za tym, żeby jakoś blokować te recepty online czy coś, ale po prostu, żeby zablokować, kurwa, brak weryfikacji. Nie? Jakby, bo to można po prostu człowiekowi krzywdę zrobić. To, to samo, to, to samo jak. Weźmy się, będąc nieodpowiedzialnym, w nieodpowiednim wieku, susz w Polsce z przekroczeniami, no to tak samo jest. No dokładnie, nie? dokładnie, dokładnie. Więc jakby jest trochę patologii na rynku. Finalnie rynek jest jaki każdy, nie? Jakby wydaje mi się, że wszędzie są ludzie dziwni, są ludzie spoko. Tak działa chyba ten świat. Ogólnie wiesz, no jestem w tej branży, więc... W ogóle teraz mi się przypomniało co do naszej rozmowy tamtej i o influencerach, bo się to jakby nakłada trochę. Też często do mnie piszą osoby, gdzie skorzystały z albo reklamy jakiegoś influencera ogólnego, czy też nawet konopnego można powiedzieć, że coś tam spożyły w nie takiej ilości, jakie jest na etykiecie. Nie? Jeżeli są produkty konopne i są jakieś wskazania, żeby wypić na przykład tyle pewnego z jakiegoś eliksiru albo zjeść ileś czegoś. No to po to jest napisane, żeby się do tego stosować, a często też ludzie na filmikach pokazują, jak na przykład wychylają szota na raz jednego, a dużo osób, które nawet mogą o tym nie wiedzieć, mogą mieć problemy na przykład ze sercem. Nawet nie muszą mieć tego problemów z sercem, a wtedy dochodzi jakoś tam do zatrzymania czasami akcji i mocnych problemów z ten. Ja sam jak próbowałem na początku szoty pewnej firmy, o której nie będę wspominał, no to już mówiłem na, na, na kanale dwa razy skorzystałem, raz było dobrze, no to drugi raz mówię, no to wezmę sobie 3 ml z 10, nie? Wziąłem 3 ml z 10, 12 godzin, po prostu taką miałem wikse, że mówię, ja pierdolę, nie? Po 4 godzinach od wzięcia yy, nagle musiałem się położyć na, 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 pod, na zimnej podłodze, żeby ten, mówię, nie wiem, czy nie będą się jechać do szpitala zaraz, no to nie? Mocno, nie? No mocno, No, a to były 3 ml z 10, nie? Jak ludzie pokazują, że wypijają całą butelkę naraz, taką czy inną, większą, czy, czy cokolwiek dziwnego robią, no to, kurczę, jak sami chcą próbować, niech, niech sobie próbują sami, nie? W zaciszu swojego domu, jeżeli ten, nie zachęcam w ogóle i odradzam jak najbardziej, e, tylko żeby to potem pokazywać na, na filmie na przykład, tak, że, że tak, się tak. wzięło i, i co było, to naprawdę e, mnie może coś takiego zniechęcić, ale inne osoby mogą to wziąć za dobrą monetę i chcieć przeżyć to, co osoba na filmie, nie? Tak, to chciałem dopowiedzieć do, 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 do tamtego tematu. Zgadzam się z tobą, nawet właśnie mam sytuację, gdzie mój znajomy dostał telefon, bo wiesz ma sklep, właśnie ma te produkty. Eee, dostał telefon od jakiegoś, nie, nie wiem czy to było jeszcze, jak było gimna, no nie pamiętam, ale od jakiegoś nieletniego, że jest w ma jakąś, wypił to na właśnie bardzo dużo, że ma jakąś paranoję, że co ma robić, bo czuje się zupełnie dziwnie i w ogóle, nie więc jakby, no faktycznie, no jakby jest przeznaczona dawka, trzymajmy się jej po prostu, tak mi się wydaje. No wszystko ma, nie? jeżeli coś jest suplementem, no to suplementów innych też nie przedawkowujecie nie? specjalnie, no. czy, czy in, innych leków, no różnie ludzie robią, ale jak coś jest tym bardziej nowego i jest suplementem i ma dawkę wskazaną, no to sprawdź najpierw tą małą dawkę, no bo nawet, nawet jeszcze mniejszą niż, niż jest wskazana. nie. Mi na przykład czasem wystarczy dwa czy trzy razy mniej, jest na opakowaniu i to, co chcę osiągnąć, osiągam, nie? Ten relaks. Finalnie fajnie, że tą dawkę indywidualnie, no ale nie razy trzydzieści. Uh -huh. A jesteś fanem, tak szybkie pytanie, mikrodozowania czy jakiegoś sprawdzania swoich możliwości, jeżeli chodzi o produkty konopne i medyczne? Ja jestem raczej zwolennikiem mikrodozowania. Zdecydowanie bym powiedział, że mikrodozing. Dlaczego? W sensie, wiadomo, czasem się zdarzy makrodozing, ale, ale mikrodozowanie wolę, zdecydowanie. Ja też zauważyłem pewien problem, o którym też będę chyba chciał nagrać jakiś, jakiś film, albo porozmawiać też z większą ilością pacjentów, bo do mnie się zgłaszali pacj pacjenci, którzy... Zgłaszali się do mnie, nie jestem żadnym lekarzem, tylko po prostu z historią się zgłaszali, że je, tej osobie przypisał lekarz dziennie 3 razy 0,25 gram, aurory 22? To wydaje się być, nie wiem, dużo czy niedużo? 3 razy 0,25 dziennie. Dla mnie byłoby dużo. Dla mnie to było chuj, dużo. Po prostu ja bym to. Ja tyle palę przez może tydzień lub dwa, nie? Więc mówię, kurde, kto to przepisał. I to znowu jest temat pewnie klinik w pięć minut i tak dalej. No, znaczy, ja rozumiem. Heavy userzy, którzy palą grama dziennie od lat, to dla nich to jest nic i to jest normalna, normalna ilość, nie? Ale też no, musimy pamiętać, że jeżeli ktoś już zrobi jakiś wywiad pewnie w klinice powinien zrobić, tak? Z osobą, która ma przyjąć, a nigdy nie przyjmowała konopi. Okay, no to tak. Nie, nie, nie mieszmy siły na zamiary, nie? bo potem też jest in, znowu źle. nie? Tak, tak samo w sensie pozdrawiam Bartek jak najbardziej, ale tutaj ostatnio miałem taki lekki mindfuck, jak obejrzałem jedno z nagrań konopnego farmaceuty, który od się nawet o tym, że pokazywał jak skręcić jointa, i tam pokazał, że 0,67, żeby wrzucić, nie? To kurwa dużo jak dla pacjenta 0,67 do jointa na raz, nie. Jakby mnie to by poskładało. Ja by dwa buchy złożyły już. nie ja nie no, wiem, nie, nie. Jak, jakaś moja tolerancja maleje z każdym rokiem, nie? Chyba. Więc jakby ja a czasami ja uważam, bardzo... jakby mikrodowsing, no właśnie zwiększać dawki, a nie zaczynać od jakiejś końskiej dawki, bo jednak jak ktoś nie ma styczności z konopiami, no to czy buteleczka na raz, czy 0,67, no to po prostu jest bardzo dużo. No może zniechęcić, nie? I potem... No właśnie, może ktoś to spalić. Za trzy minuty wjedzie faza i stwierdzić łożysz cholera. Ja tego no, nie że chcę, to jest więc... chyba dla pacjenta, który tak, jest dokładnie. już na skraju nałożu śmierci, tak, nie? Więc tak, tak, jakby tak, zacznijmy tak. sobie od tego 0-1, kurde, i jak będzie coś nie, za mało, no logika nawet podpowiada, no w górę, a nie w dół. Jak, jak, jak pije się alkohol, powiedzmy, tak? No, no, no tak, tak, nie zaczynasz nie od, pół litra, od pół litra na hejdał, tylko zaczynasz od kieliszka tak. i patrzysz, co się U, wydarzy, Fajnie, no. fajnie, to dobrze, Dokładnie, Czy jeszcze oprócz e, kanaby, e, marszu, jakieś inne ciekawe projekty teraz tworzysz? E... Współpracujesz w ramach jakichś projektów? Tak. O których możesz powiedzieć? E... Albo możesz powiedzieć, że robisz? <laughs> Mogę powiedzieć, że robię z artystami, e, muzykami. Uściślając, że tak powiem, edukacyjny, jak to zwykle bywa u mnie projekt. No i w sumie, z racji tego, że, jak mówiłem, nie lubię chwalić przed zachodem słońca, finalnie jeszcze nie mamy tego końcowego produktu, to nie chcę za wiele mówić, ale, ale jeśli się uda, no to coś będzie, nowego, ciekawego. Będzie fajna muzyka. No, no dobra, to jeszcze idąc w klimacie, tutaj możliwości to mówisz, że sklep jeszcze tworzysz, oprócz tak, wypożyczalni tak. paparyzatorów, sklep. I to będzie sklep z czym? Co tam mogą znaleźć? No to będzie sklep, stricte otwieramy oczy z racji tego, że, że regularnie gdzieś tam wiadomości dostajemy, czy można kupić jakąś naszą koszulkę, czy jakiś po prostu gadżet, no to będzie można po prostu. Tak, tak. Czy taki będzie, merch, taki tak, tak raczej merch, kubek. Na przykład koszulka, bledki, młynek, no, ale teraz reklamy sobie robię u Ciebie stary dzień, e, Czytacki tacki właśnie handmade'owe, no, czy plakaty, no raczej właśnie tego typu rzeczy też jakby e, będzie sklep po prostu, będzie można sobie kupić jakieś produkty e, jak najbardziej. Też będziemy dbać o jakość tak jak Rafał, także spokojna głowa. Jak ktoś by był zainteresowany, ten odcinek nie był sponsorowany i chyba nawet nie znaleźliśmy chętnego do promocji szamponu. Także w kolejnym odcinku jeszcze jest na to szansa. Jak widzicie, szampon. Czekaj chwilę, zaraz nie. zadzwonię, że produkujemy szampon. No, a jaki ten szampon jest? To jest szampon taki lejący się czy w kostce? Lejący. A, to ja mam szampon w kostce, czyli jest więcej niż dwóch producentów. Okej. Okay. To wkrótce wydaje mi się, że kiedyś używałem szamponów konopnego, albo może nie, może mydła konopnego, nie pamiętam, no, ale A w sumie, w sumie, są w sumie mogą być szampony konopne takie też już bardziej takie, e, że tak powiem, z Rossmana gdzieś, czy jakichś innych takich? One są chyba w aptekach, te, których... Aha, aha. Ale ja w sumie jakby od w, tam znam się z, z, nie wiem, z kimś stamtąd i jakby czasem mi wysyłają po prostu. Kurczę, teraz się okaże, że firm robiących szampony jest tak dużo, że zaleją tutaj, że gdzieś dwie firmy, jak Pewnie jest już pewnie teraz jest. dużo. Znaczy, pewnie dużo jest takich firm, które mają szampon i listka po prostu na tym, a kolopi tyle, co, co nic, nie? No więc więc bardzo możliwe, że tak jest. Chyba do prawie do końca, ale jeszcze mam jedno pytanie gdzieś tam w rękawie. Yy, bo. To studio to jest dlatego stworzone, bo wchodzisz na YouTube i dwa, dobijasz do którego odcinka na podcastach swoich? W podcastach powoli, do setnego. Jeszcze na dzień 27 marca 2023 brakuje roku jeszcze. brakuje jeszcze. 11.90. Tak, bo jakby pociąć naszą rozmowę ponadgodzinną na takie blokówki 20-minutowe, to tak z 5 odcinków by było i jeszcze sześć. Tak, ale tak, nie tak. wiem, czy tak. będzie, pewnie będzie w całości, nie? albo może nie, może w dwóch odcinkach dobrze zrobić dla algorytmów jakichś tam może. Nie wiem, nie znam się jeszcze na tych algorytmach. Kompletnie jeszcze się nie znam. Muszę, muszę się podszkolić z tego aspektu na pewno. Bo kanał, mam nadzieję, że już będzie, jak wypuścisz tą rozmowę, ale jeszcze nie wiem. No może jakiś produkt trzeba taki stworzyć jednak, jednak Jaki? No takie właśnie dla w branży konopnej, jak się tam e, promować, jak co robić takie rzeczy. Bo ja myślę, że to jest spoko jakby ogólnie, żeby stworzyć produkt, e, jak właśnie postawić. No właśnie, jak stworzyć markę konopną, po prostu dobrą, nie, bo to można robić na milion sposobów tak naprawdę, nie? Czy przez YouTube'a, czy przez ja w sumie bez YouTube gdzieś tam stworzyłem, czy przez portal, e, my mamy obaj portal, ty poszedłeś sobie na YouTube'a, ja posłożę sobie na Spotify, na przykład, wiesz. Właśnie, na Spotify jak, jak to jest? Bo ja mało korzystam z Spotify, zainstalowałem Spotify po to, żeby słuchać Twoich podcastów. Bardzo <grym> <z ile>. temu. <grym> Więc nawet y, przesłuchałem większość chyba już nawet, ale ten, ale y, nie wiem gdzie tam widać, bo nie, nie ogarniam y, ile tak. Tam nie widać, w żadnej w ogóle właśnie nie ma. publikacjach nie widać. Aha. Jest chyba ilość odtworzeń muzyki, Aha. ale ilość odtworzeń odcinków nie ma. Ale z tego, co jak jest odzew, to raczej jest duży. Znaczy, ja to mogę jest... widzieć. Nie? Ja mogę aha, widzieć. Tak, ja tak. widzę tak. przez Spreakera, czyli jakby ja mam Spreaker, to jest takie coś, które dystrybuje na wszystkie aplikacje podcastowe, plus może na YouTube, ale jeszcze nie robi. Mhm. E, po prostu wszędzie. No, tam jakby na Apple podcast, na Google Podcast, na, na jakieś tam różne dziwne aplikacje, pewnie, na pewno wszystkich nie znam, bo ich jest kilkadziesiąt. I wtedy mogę widzieć, czy to na Spotify, for podcasters, mogę widzieć statystyki, czy to na, na speakerze. Aczkolwiek powiem Ci szczerze, że od jakiegoś. Nie patrzysz. W ogóle mam, wziąłem sobie opcję, żeby nie móc zaglądać. No. E, chociaż trochę teraz tego żałuję. I prawdopodobnie zaraz wrócę do tego, żeby zaglądać, bo myślę, że już mi przeszło takie coś, że wiesz, że jakby hmm, był odcinek, nie, no ma, który no. fajny wynik zrobił, czyli jakby dla mnie dla podcastu fajny wynik to jest tam 123 bo jednak to jest y, y, zupełnie inna opcja niż YouTube. Nie? Na YouTube masz fajny wynik, nie wiem, to pewnie 10 koła na przykład. Nie? No, mm. no teraz, coraz ciężej, nie? O tym tam rozmawialiśmy w poprzednim. No właśnie, no właśnie. Więc jakby jak u mnie było, wiesz tam, y, fajny wynik a potem przychodził, czyli na przykład fajny gość jak Włody, jak Maciek Kowalski, czy ktoś tam, były fajne wyniki, a potem, nie wiem, robiłem z gościem też fajnym, ale nie tak, wiesz, rozpoznawalnym, którego niekoniecznie każdy chce słuchać, no to sobie myślałem, kurwa, co robię źle, jakby wiesz, strasznie mi to wkręcało się w głowę i stwierdziłem, a to, wyłączam sobie tą opcję, wiesz, przechodzę na ten tańszy tańszą opłatę na Spakera, żeby nie móc wejść sobie w te testy, statystyki po prostu, mhm. nie. No też fajny taki test dla tego, czy robisz to z pasji, nie? czy coś już męczy, czy... No ale jakby wiesz, no jakby to się zwiększa, wiesz, widzę nawet wiesz, Google Analytics akurat regularnie śledzę, czyli wejście na stronę, to akurat mi aż tak nie wchodziło w głowę, bo dotyczyło to bardziej nas wszystkich, aniżeli tylko mojej pracy. A więc pewnie mniej mi to wchodzi, więc jakby widzę, że to jest wzrost cały czas, jakby wiesz, obserwujące, jak przychodzą wiadomości są, jakby no, ludzie tego słuchają. Zobaczymy na YouTube, jakie będą wyniki. Nie? Czy możesz zdradzić, jak nie to wytnę, ile, jakie masz wejścia, tak właśnie na stronę miesięcznie? W ciągu ostatniego miesiąca, zaraz czy powiem, mogę sprawdzić? 138 tysięcy 13,8 tysięcy sesji. No to ładny wynik. No. No to, to sklep, ja nie sklep, wiem, jakie są sklepy. inne, szczerze mówiąc, w branży, wiem, jakie ma. Ja wiem jak, jakie mają sklepy, na przykład. nie? Jak, jak, jakie mają wejście, tak, tak to sobie rozmawiam. No to jak na sklep to ładny wynik, to warto myśleć tą, tą drogą też, żeby się tam się wspierali nie? sklepem. No tak, jakby tak, no będziemy się wspierać sklepem. Jakby nie wiem, jakie inne portale mają. W sensie mniej więcej wiem, ale chyba głupio mówić. Chyba nie wypada mi powiedzieć. Że co? za duże? Czy za małe? Yy, że portale? Yy, myślę, że mam jeden z lepszych na pewno, nie? Ja wiem, że pewnie każdy by tak powiedział, ale faktycznie, wiesz, ja nie mówię jak niektórzy, że mam 30 koła wejść, bo nie mam. Wyjąłem telefon, sprawdziłem, nie? Więc wydaje mi się tak jak... Bo raz po prostu przy współpracy dostałem przez przypadek od kogoś po prostu statystyki i to było stosunkowo niedawno. I faktycznie te portale, które uważałem, że są dużo bardziej znane niż mój, miały dokładnie. Jeden ten portal miał dokładnie ten sam wynik, a drugi miał znacznie gorszy. No i tutaj znowu zahaczamy o to, co mówiliśmy. Pozycjonowanie i. Mhm, tak, to pozycjonowanie pomogło. No i też no, niewiele trzeba, żeby te wyniki u kogoś, kto ma powiedzmy tam gorsze, które ci zaskoczyły, że są gorsze, żeby nagle wyskoczył jeszcze dalej, nie? tylko to już wtedy jest robota, robota na miesiące, żeby to wszystko odpracować. Nie? No. Także tematy konopne na dzisiaj nam się tutaj wyczerpały. Mi też się wyczerpał głos, tobie też trochę chyba, bo już tak. dwie godziny gadamy. Wszachy nie zagramy. Wszachy nie zagramy dzisiaj. No. Dzięki serdecznie. Mogliście powiedzieć dzięki Mateusz. No, no. Ten, bardzo fajnie, przyjemnie. I może ja będę robił teraz więcej wywiadów, tylko musiałem mieć takie fajne studio jakie ma tutaj Mateusz. Także lajkujcie i tego, i wszystko wiecie co robić. No, na sklep też możecie wejść, żebym takie studios jakieś zrobił. Dzięki no, dzięki, pozdrawiam. Bless. Siemanko.